Zastanawialiście się kiedyś, co będzie, jeśli się ugrzęźnie w ruchomych piaskach? Myśleliście kiedyś o tym, co będzie, jak się ugrzęźnie w ruchomych piaskach? Wszyscy wiemy z filmów, czym jest ta diabelska i równocześnie wabiąca ku sobie pułapka. Dzisiaj postaramy się wyjaśnić mity i dać wam odpowiedzi na pytania związane z ruchomymi piaskami, a dokładnie, co będzie, jeżeli się w nich ugrzęźnie. Na początek wyjaśnimy, co oznaczają te dwa słowa. O ile z drugim wszystko jest jasne, to z pierwszym mogą być pewne problemy. Ruchomy oznacza, że obiekt jako taki nie jest stabilny, czyli mimo podobieństwa obiektów, każdy z nich żyje osobno. Możemy wziąć piasek do ręki, ale z powodu jego sypkości nie uda nam się go długo utrzymać. Albo go wiatr zwieje. Albo sam się rozwieje przez to, że jest niestabilny. Prawa fizyki zawsze robią swoje. Teraz wyobraźmy sobie, że ktoś z ciekawości postanowił jednak wejść na ruchome piaski. Raczej biedak nie podejrzewał, jak zakończy się jego eksperyment. Ale zaskoczy was to, co usłyszycie dalej. Zaczniemy od samego pojęcia ruchome piaski. Jest to mieszanina gliny albo piasku z wodą. Z wyglądu ta substancja może wydawać się twarda. Ale jeżeli się w nią wejdzie, to tak po prostu wyjść już się nie da. Co więcej, im bardziej będziecie się starać coś zrobić, tym bardziej daremne będą wasze próby, żeby się wydostać. Tutaj najważniejsze to nie dramatyzować. Tak, to dość nieprzyjemnie ugrzęznąć po pas w błocie, mając przy tym świadomość, że nie jesteście w stanie ruszyć się z miejsca, bo wtedy będzie tylko gorzej. Ale sytuacja nie jest tak żałosna, jak podpowiada nam wyobraźnia. Ruchome piaski same w sobie nie stanowią głównego zagrożenia. Przecież większość terenów z ruchomymi piaskami nie ma głębokości większej niż wymiary człowieka średniego wzrostu. Oprócz tego, z powodu dużej gęstości ruchomych piasków, człowiek albo zwierzę nie może tak po prostu w nich utonąć. Realne niebezpieczeństwo, jakie zagraża komuś, kto ugrzązł w ruchomych piaskach, to być nakrytym przez falę przypływu. W naszym świecie istnieje jeszcze takie pojęcie jak suchy piasek. Należy wyjaśnić różnicę między ruchomymi i suchymi piaskami, które były opracowane przez naukowców, ale cechy których mogą posiadać również inne przedmioty. Rzecz w tym, że w ruchomych piaskach wiązania między drobniutkimi ziarenkami są dość silne, pomimo wypełnionych powietrzem odstępów między nimi. A w suchym piasku wiązania między ziarenkami praktycznie nie istnieją, z powodu dużych wypełnionych powietrzem przestrzeni między nimi. Jako przykład weźmy dużą beczkę. Całkowicie wypełnijmy ją ziarnem. I wyobraźmy sobie, że do tej beczki wskoczył człowiek. No cóż, ze względu na duże wypełnione powietrzem odstępy między ziarnami, człowiek pójdzie jak kamień na samo dno beczki. Dlatego, jeżeli ugrzęźliście w ruchomych piaskach, najważniejsze, nie panikujcie. Chociaż powinniście mieć pewność, że to ruchome piaski, a nie suche. A wy umielibyście rozróżnić te dwa rodzaje piasku? Zasubskrybujcie nasz kanał i dajcie łapkę w górę. Mamy jeszcze wiele ciekawostek do pokazania.